Tyle, że z 16 platformy startowej teraz te kwalifikacje, no a dla tych zawodników z czołowej grupy trzeci trening z platformy 14. Rekordzista Polski, współrekordzista 232,5 dał już znak Maciej Maciusiak. Piotr Żyła na rozbiegu, popatrzmy na jego skok. Charakterystyczna sylwetka na rozbiegu, no tu realizator się nie popisał. No i dobry skok Piotra, ponad 200 metrów. Mamy nadzieję, że powalczy w jutrzejszych zawodach. No nie jest zadowolony, jakby chciał powiedzieć, no nie wykorzystałem tego noszenia, trochę tego wiatru pod narty. Gdyby było więcej, poleciałbym dalej. 210, taka odległość, ale dobre, równe skoki. Piotr Żyła jest w formie, która nie budzi obaw przed Mistrzostwami Świata w Falun. Miejmy nadzieję, że treningi w Szczyrku pozwolą także poprawić formę.